wyjątkiem w Nowym Jorku nie były takie bardzo zabawne, bo ja z jednej strony się ukrywałem przed właścicielem domu, bo zalegałem z czynszem. W nocy miałem jakieś koszmary polskie, a w realu tak zwanym, czyli w rzeczywistości właśnie byłem w panice ze względu na brak pieniędzy, na to, żeby sobie, żeby dojść do jakiegoś teatru. To jest niesłychanie trudne, bo to się mówi, że Ameryka jest tak potwornie otwarta i czeka w ogóle na wszystkich. Ameryka nikogo w ogóle nie potrzebuje naprawdę. Jest sama sobie, całkowicie wystarcza i żeby się w nią wcisnąć, to jest o wiele trudniej niż temu złu wcisnąć się w to dobro, o czym mówiłem przedtem.